Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, jak pewnie się domyślacie, będzie dzisiaj odcinek, który bardzo lubicie, ale nie będą to jakieś takie rzeczy, co już były, tylko Martyna wymyśliła idealny, super, mega, ekstra pomysł, mianowicie kupujemy na ślepo... W lumpeksie. Trzy stylizacje robimy. Robimy stylizację normalną, stylizację damską... Bo jestem facetem. ...i cringe'ową, czyli taką... Dziwną. Dziwną. Albo karnawałową. Paweł będzie miał opaskę na oczach, a ja będę go za rączkę prowadzić tak. Między półkami i tak, jak mamusia. Tak, i będziemy robić całe stylizacje z tego, potem wszystkie zobaczycie i musicie koniecznie oceniać je od 1 do 10. Będą też zdjęcia na Instagramie, też możecie wbić i tam ocenić. I do mnie też możecie wbić, bo u mnie też pojawia się taki film. Dokładnie. Właśnie w Martyna właśnie wrzuciła ten film, to niesamowite, że razem w tym samym momencie. Czasie. Dziwne. A jeśli chcecie kolejny taki film, to zostawcie 30 tysięcy łapek w górę. No i co? Subskrypcja by się przydała, żeby go nie przegapić. To będzie naprawdę rzeźnicki film. Dobra, lecimy. Najpierw lecimy ze zwykłą stylizacją. Jesteśmy w dziale z t-shirtami. Troszeczkę się boję. Martyna, gdzie jest opaska? Znalazłam super koszulkę, zobaczcie. Nie, to nie jest zwykła. To jest z dobrej firmy? Nie. To dla mnie koszulka. Aha, okej. Dawaj opaskę. A dla ciebie mam opaskę świnki. Jest opaska świnki. Teraz się troszeczkę mniej boję. Zakładam i co? I lecimy, tak? Dobra, ja będę prowadzić Pawła przez ten dział. Najśmieszniejsze jest to, że są tu i damskie, i męskie t-shirty. I w sumie nie wiadomo, jaki trafi. Jakby chciałam zrobić męską stylizację. Ale co trafisz, to nie wiem. Pierwsza ma być zwykła, to nie mogę trafić damskiego. Możesz. Mogę? Może się tak zdarzyć. A co, mam już się ten poruszać tu? Poczekaj, nie. Najpierw, Jezu, ile fajnych rzeczy. Dobra, po prostu będę cię prowadzić. No. Nie, to w sumie sam byś się mógł prowadzić, no, mogę sam, w sumie, się ten. Po co ja tu jestem? A możesz się stać tutaj, dobra, wiesz, żebym się nie przewrócił. Okej, dobra, a mogę z dwóch rąk strzelić? Okej, ale co, już strzeliłeś? Tak. Ale nie powiedziałam stop. A czemu ty masz mówić stop? Ja sam mówię stop. Nie, ja mówię stop. Czemu ty? No bo ja, bo tak, tak to, tak jest. Stop, nie, jednak nie. Nie? Nie, jednak dobra, dalej. Dobra. Dobra, stop! Co ty tam kombinujesz? Które ręce? Te, no, te, no, 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 myślałem, kurde, że chciałam, żeby było coś różowego, ale nie wyszło. W sumie nawet spoko koszulka. Ja nie mogę odczepić tego wieszaka. Trudno, tutaj. Musisz odwrotnie, patrz tutaj, o. Proszę. Dzięki. Ej, patrzcie, to nawet pasuje do stylu Pawła. Nawet, no, spoko, nawet chyba w jego rozmiarze. Czuję, że nie do końca pasuje. A czemu w sumie dwie koszulki wziąłeś? Żeby była alternatywa, bo tak te no dobra, są no to... tak fajnie, żeby... Okej, to zdecyduj, czy wybierasz tą, czy tą. Tą, bo tą chwaliłaś, że pasuje dobra. Do mojego stylu. To będzie spoko nawet. Okej, teraz idziemy na dział ze spodniami. Ale? Nie masz tu alternatywy, musisz tutaj iść odtąd, tu masz... Tak, idziemy. Tu są, tu wiesz, że... Najgorsze jest to, że tu są same dżinsy, czyli normalne spodnie. O. Co, już? Nie, tu? nie. Stop! Nie, to jest pusty wieszak, tutaj, tu masz. Tu mam? Tak. Dobra. O, w sumie masz alternatywę, masz tu dwie pary spodni na wieszaku, zobacz. Na jednym wieszaku dwie pary spodni? No. Ej, takie oferta nie mogłem mieć po prostu. To są nawet okej. Okay. Dobra, biorę to, dawaj dalej. Co dobra, teraz jeszcze? To w sumie. Jeszcze coś? Jakąś bluzę może na bluzę, to, albo tak, jakąś marynarkę. Tutaj, teraz jest zima, więc... Ej, Paweł, przestań robić trzodę. Napraw, proszę. Ty musisz naprawić. Czekaj. Udało mi się? Tak. Dobra, jest zima, więc potrzebna mi jakaś bluza. Nie chcę się przewrócić. Chodź, dobra. Dobra, lecimy teraz z bluzami. Dwie ręce idź, czy jedną? Idź do tyłu, dobra. Moonwalkiem. Dobra. I tą ręką wybierasz tą, tak? Jedną rzecz. Okej. Okay. Okej, okay, no, lecimy. Uwaga, stop. Ej, Martyna. Nie, to jest obrzydliwe. Nie zrobię ci tego, leć dalej. Czułem po materiale, że to podejrzana rzecz. Paweł nienawidzi weluru. To był polar, nie welur. To był, aha, no to polaru też. Dobra, stop. To? Nie, to jest koszulka. Weź może to. To? No. Nie mogę tego zdjąć. Czy to wszystko? Co, jeszcze kurtkę zimową, tak? Serio, jeszcze kurtkę do tego? Powiedziałeś, że chcesz kurtkę. Dobra, jak biorę t-shirt i bluzę, która nie jest rozpinana, to nie będzie jej widać nawet. Ale to jest rozpinana bluza. A, to dobrze. My lecimy jeszcze po kurtkę, a jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie 30 tysięcy łapek w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić. A my idziemy po kurtkę teraz, dla mnie. Tak, ja też mam tu w sumie na kurtkach, może tam jest więcej kurtek? Dobra, tak, chodź, śmiało. Teraz musisz ten, idź. Idę. Ale idź tak, wiesz, tak nie macaj, tylko tak jedź. No dobra, tak jadę teraz. Dobra, i stop, nie, trochę nie. To? Trochę dalej. To? Tu, no. O nie. Dobrze. Czy to skóra motocyklisty? Fajne. Ej, spoko, naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Po jej głosie czuję, że nie spoko. Nie, moim zdaniem serio spoko. Teraz podobno normalna stylizacja. W dzień jestem normalnym chłopcem, Pawłem Malinowskim, ale w nocy jestem super Pawłem Malinowskim w rajtuzach.
Wybrałeś jednak rajstopy zamiast normalnych spodni? Nie, wybrałem mi dwie rzeczy, więc ubrałem dwie rzeczy. O! A? Warstwowo, żeby było mi cieplej. W końcu mamy zimę, tak? Więc powiem wam, nigdy nie miałem takich fajnych rajtuzów, ale chyba Martyna od teraz będę nosił. A mi się podobają, ciepło jest, może nawet te wezmę. No to cieszę się, zawsze ci mówiłam, że dobrze byś wyglądał w rajtuzach. A Paweł nie, rajtuzy są dla dziewczyn, a teraz przekonam się, że to jednak fajne jest. W sumie ta kurtka też mi się podoba. Chyba biorę całą tą stylizację i idę na miasto. Okej, ale zmień spodnie. Teraz lepiej? Ej, te pasują idealnie. Ale w dzień jestem normalnym chłopcem. Ale w nocy zamieniam się w super Pawła. Ale teraz jest dzień, Paweł, więc może być normalnym chłopcem? Okej. Okay. Just casual. Wy jeszcze nie oceniliście? Dobra, okej, to oceniamy. A tutaj chyba trzeba ocenić i dzienną, i nocną, czy nie? No dobra, to dzienną oceniam tak 9 na 10. Podoba mi się. Ja 8 na 10. Trochę te spodnie mnie uwierają tutaj. Trochę za małe, no. Mówię, że spodoba. Kłamałem. Ale nocna jest 11 na 10, więc się wyrównuje, słuchajcie. Ta stylizacja jest chyba najlepszą stylizacją, jaką dzisiaj ubiorę. Ta nocna, to pokaż nocną. Jak ją oceniasz, mówisz o niej, tu jej nie ma, obgadujesz o zaje plecami. Nie ładnie tak gadać za czymiś plecami. Pamiętajcie, nie mówi się o kimś, jak nie ma go w towarzystwie. Chyba, że dobre rzeczy. Teraz robimy sesję zdjęciową, a tu, przepraszam, kamerzysta. Powiem ci tak, no jakby dzienną. Aha. Dzienną to oceniłbym tak spokojnie 8 na 10, nawet blisko właśnie 9, a noc tak na 6. Co jest grane? Zgadza się się... Nie. Sorry. Jestem naprawdę oburzony. Ale weź rzuć pajęczyną z ręki, to może coś... Zapomniałem o tym, tak chciałem zrobić, tak chciałem wyjść właśnie. To wtedy doda nam to trochę tak punkcików do tej stylizacji, ja. Tylko weź pokaż. No. Spadam stąd. Zapraszam na śmieszną stylizację. Nie, to ja zapraszam. Nie, to ja zapraszam na śmieszną stylizację numer 2. Idź prosto i lewa ręka. Lewa. Paweł, wiesz, która to lewa? Paweł, chcesz mi zrobić krzywdę? O, nie. Tak się nie... To nie na tym polega ta zabawa. Patrz, musisz tak. Ej. Pokażę ci. No. Musisz tak. Tak skanować, tak? Tak, a nie tak. Ale ja tak... Nie wiem, gdzie jest wieszak, musiałem go wyczuć. Ale nie musisz go wyczuć. Ale zostaw moją rękę, to jest moja ręka. Okay. Ty będziesz swoją sama mała. Dobra, stop. Co tak szybko? Nawet kroku nie zrobiłem. Stop, no, czy tak. To? Tak. Ale to nie koniec. Nie? Nie. To dopiero początek. Tak. Teraz słuchaj i że musisz kucnąć. Tak? Tak. Do przodu? O, stop. Co to jest, kurde? Spodnie. Aha, spodnie. Czekaj, jeszcze brakuje bluzki tu jakiejś. Ej, powiedzcie mi, co to jest. Czekaj. Zaraz się wszystko dowiesz. Powiedzcie mi, co to jest. A. Jak to będzie coś bardzo złego, to nie ubiorę tego. Wszystko jest w porządku. Będę udawał, że nie wylosowałem tego i biorę swoje zwykłe spodnie. Dobrze jest. To ty, czy to klient? To klient. Chcimy jeszcze po elementy do stylizacji. Dobra, jedziesz. Nie wiem czemu, ale zakupy na ślepo wydawały mi się teraz łatwiejsze niżej, niż niżej, to. Niżej. To? Tu? Tu, tu. Tu. Tu? Nie. To? Tak. Co to jest? Wygląda jak szalik? A skąd wiesz, jak wygląda? Podglądasz oszukistą? Nie, mówię w sensie, że czuję ręką. Nie, nic nie podgląda, mam zamknięte oczy. Dobrze, okej. Czy jeszcze tutaj przyda się jedna rzecz? Oh my god. To dla mnie. Albo nie jednak, albo tak. Ej, nie kupuj sobie rzeczy, jak nagrywam film, mój. Nie mogę się powstrzymać, Paweł. I widzowie, napiszcie Martynie, nie kupuj ciuchów. Muszę kupić ciuchy. Napiszcie dużo, Martyna, nie kupuj ciuchów. Proszę, napiszcie jej to. Ty też. Zostaw to, odłóż to. Czekaj, jeszcze tu masz to. Co, to? Tak, tu. O to. To? No. Dobra. To? Tak. To jest moja druga. Jaka stylizacja to jest? Śmieszna? Nie, poważna. Ty jesteś poważna. Gada, jaka to jest stylizacja. Śmieszna, tak? Nie wiem. A trzecia jaka będzie? Śmieszna. Śmieszna. Dobra, to ja idę się teraz przebrać i zaraz wracamy z trzecią śmieszną stylizacją. Do zobaczenia. Myślałem, że damska jest cringe'owa stylizacja, ale jednak to była damska. Jednak to jest cringe'owa. To miała być ta śmieszna. Jakby ta kurtka była większa. Jakby wszystko było inne i te spodnie są, zobaczcie. Ale kolorystycznie. 10 rozmiarów za duże, prawie mi spadają. Ej, jakby gacie mi spadły, to błagam, nie patrzcie. Okej, zasłońcie oczy wtedy, bo się trochę wstydzę. No ale najbardziej podoba mi się ta koszulka, w sumie chyba tylko ona. A te spodnie, nie wiem, dziadkowi chyba wezmę. Na oko wziąłem, wiesz? Na oko? Nie wiem, co powiedzieć. Uważam, że Martyna przesadziła trochę, mi przykro teraz. Nie, moim zdaniem jest okej. Okej, okay, dobra, to może ocenimy tę stylizację. Takie mocne 2 na 10. No, też to chciałem powiedzieć. Tak? Tak. Nie dam jedynki, bo mi się podoba ta koszulka. Razem możemy się z tym spodnie zmieścić. A zobaczcie jeszcze to, nie? Zobaczcie ten trik. Biceps. Czy potrzeba komuś malowanka po pokoju? Nie pokazuj tego. Mam najmniejsze mięśnie na YouTubie, tak mi przykro. Będę miał większe.
I teraz trzecia, ostatnia stylizacja. Mam nadzieję, że Martyna nie wybierze mi jakiejś miniówy, bo to mogłoby wyglądać troszeczkę dziwnie. A tak naprawdę mam nadzieję, że to nie jest ostatnia stylizacja, bo uda wam się wbić 30 tysięcy łapek w górę i wtedy poza tym z kolejnym filmem. Wbijajcie też do mnie, bo dokładnie, jakby... Martyna nagrywa taki sam film, tylko albo ona ma opaskę. Albo ty nagrywasz taki sam. Tylko ona ten ma opaskę. On nagrywa taki sam, on zgapił ode mnie. Nie, naprawdę, to był pomysł Martyny, więc jak ktoś zrobi taki film, to napiszcie, że to pomysł Martyny zabawy. Co ty wzięłaś? Znowu sobie wybrała rzecz, odłóż to. Nie bierzesz tego. Biorę wszystko. Bierzemy tylko moje ciuchy, kupujemy, bo nam nie wystarczy siana na to. Dobra, zasłaniam oczy i lecimy. Tak, gotowa? Hops. I jedziesz. Dobra, stop. Co tak szybko? Ja chcę trochę więcej kroków porobić. Tak? No. O, ale... Ej, to jest chyba za krótkie, Martyna, wiesz? To jest długie. To nie jest sukienka w ogóle. Nie? To są spodnie takie, kombinezon. Przecież widzę, że nie ma nic na nogę tutaj, nie jestem jest, taki... Jest, to jest na jedną taki, dużą nogę. Aż taki głupi nie jestem. Czekaj, poczekaj, nie ruszaj się, bo dla siebie tu znalazłam. Zostaw te ciuchy! Dobra. Martyna, zostaw je. Ale czekaj, bo to są same spódniczki, no to już sobie mamy spódniczki. Nie, a tam dalej są jeszcze jakieś sukienki. Dobra, podobno. To chodźmy. Nie ma nikogo, nie potknę się. Okej, idź dalej. Idę. Stop. Nie, to. Tu? Ja mam już dwa damskie ciuchy, a wy wbijcie na Instagram, bo tam też wrzucę zdjęcia tych stylizacji. Będziecie mogli napisać, która była najgorsza, czyli najlepsza dla Martyny. Czy to już, czy jeszcze coś będę ubierał? Może obcasy. Nie, zapomnij, nie mam mowy, no way. Nie umiem chodzić w obcasach, nigdy nie chodziłem, sorry. A to się nauczysz. Nie, nie mam mowy. Ja też nie umiem. Co, już koniec? Czekaj, do przodu trochę. Przodu, ręka do przodu, tu. To jest ściana. Bardzo zabawny, stary trik, wiesz? Pawłowi brakuje jeszcze żakietu. A co to jest żakiet? Do przodu, to przodu jednak. Stylizacja. A skąd wiesz, to jest męskie, a co damskie? To? Tak. Dobra. No to co, mam już ostatnią rzecz z damskiej stylizacji i to lecę... To jest męskie, ale w sumie no nieważne, fajne. Już powiedziała stop, to koniec. Lecę się przebrać i za chwilę wracam. Dajesz maleńka. Pokaż się. Cika. Właśnie odkryłem, że jest pewien problem zamiany płci w ubiorze, bo dziewczyny często ubierają się jak chłopaki, a chłopaki myślę, że rzadko się tak ubierają. Ej, dobra, ale jakbyś naprawdę był dziewczyną tak ubraną, to moim zdaniem wygląda to cool, taki fashion week. Ktoś by poszedł tak na bardzo fashion week, no nie powiecie, że bardzo nie. Bardzo ciężko się chodzi w takiej spódnicy. Co to jest spódnica, nie? To widzisz, jak my musimy się męczyć, a jeszcze do tego obcasu dodaj. Obcasów na szczęście nie mam, no, ale to chodź sobie na wyobrazić. Barze, chodź na barze. To było bardzo ciężkie. Ale fituje ci ta marynarka do butów. Do butów ci fituje. Synku, czas do szkoły. Wstawaj, zdejmij synku. Opaskę, zdejmij, bo nie. Ona psuje efekt. Ale się spociłem, bo się strasznie wstydziłem z tym wyjść, wiecie. Bo to jest trochę, to jest podróba Hilfigera, bo to jest w ogóle naprasowane na tą koszulkę. Wstyd mi za tą podróbę, nie? Ale musiałem to ubrać. Jak Martyna to wylosowała. Dobra, ja się idę przebrać. Nie, ocenę, jak oceniasz? Wolę tego nie oceniać. Musisz ocenić od 1 do 10. No dobra, oceniam 5. Oceniam 5, bo to mi się podoba. No do tego nic nie mam, ale to Martyna, dlaczego mi to kazałaś wybrać? Dosyć spoko to wygląda, ja oceniam tak, jakbyś nie miał pod spodem tych rzeczy i był dziewczyną, to... I był dziewczyną, fajnie. 8 na 10. Piona, no ładnie, może się spotkamy po nagrywkach, co? Dobra, mała. A zobaczcie, to jest nawet logo Apple. To jest chyba przez Apple robione. Pasuje do iPhone'a to. Świetnie. Dobra, zrobimy teraz jakieś zdjęcie, wbijcie na Insta, bo tam będzie właśnie zdjęcie tej cringe'owej stylizacji. Paweł, ale nie nosi się spódnicy na spodnie? Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, pierwszy raz noszę to taki... Jasne, taki... No ej, serio, wcale nie kradłem ciuchów mamie, naprawdę, zostawcie mnie w spokoju. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie kolejny taki film, to wiecie co zrobić. Wiecie co zrobić? No i koniecznie wbijajcie na film Martyny. Pojawia się tutaj, właśnie się pojawił chyba już. I Martyna, kto zgasił światło? Nie wiem. Kto zgasił? Przepraszam. Halo, nie zapłaciłem rachunku za prąd? Dziwne. Dobra, siema.